Różowy kolor zwiastuje niedzielę radości, niedzielę latare, ale czym się cieszyć w środku Wielkiego Postu? O tym mówi dzisiejsza liturgia słowa. Mniej więcej w środku Wielkiego Postu przeżywamy niedzielę radości, niedzielę latare i można by się zastanawiać, czy jest się z czego cieszyć? Dzisiejsza liturgia słowa przekonuje nas, przypomina nam, że tak, że zdecydowanie. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze, że jesteśmy zbawieni przez wiarę i że to jest dar Pana Boga, dar dla każdego z nas, dar, który ma wzbudzić w naszych sercach radość z tego, że jesteśmy zbawieni, że nasze życie jest odkupione i chociaż doświadczamy różnych słabości i trudności w naszym życiu, to przecież najważniejszy dar jest już w naszym życiu, w naszym sercu. Jesteśmy zbawieni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święty Jan w Ewangelii dzisiaj zapisuje zdanie, które jest niejako sednem Ewangelii, samym jego sercem. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I choćby w naszym życiu było wiele trudności, słabości, powodów do niezadowolenia, to Pan Bóg daje nam dzisiaj to słowo, przypomina nam je, abyśmy wiedzieli, że jednak zawsze też mamy powód do radości wielkiej, wspaniałej, do radości, która pokazuje, że jesteśmy zbawieni, że wszystko, co najcenniejsze w naszym życiu, to już jest w nas złożone. I chociaż Pan Bóg nie odbiera nam naszych krzyży, nosimy je, musimy się z nimi zmagać, to jednak będzie nam zawsze dodawał sił do ich niesienia, do tego, żeby nasza droga życia była jak droga krzyżowa, która wiedzie przez krzyż, ale nie kończy się na grobie, ale na zmartwychwstaniu, na doświadczeniu zbawienia, na doświadczeniu życia wiecznego, na doświadczeniu pełni życia w Jezusie Chrystusie wraz z Jego Kościołem, z Jego wspólnotą, z Jego uczniami. Oby ta niedziela radości przyniosła nam wiele radości na czas przeżywania Wielkiego Postu, później na święta paschalne, ale przede wszystkim radości na całe nasze życie. Niech na tę drogę błogosławi Was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.